Siema widzowie, ogólnie, jeżeli więcej chcecie takiego kontentu, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem, udostępniajcie linki znajomym, wiecie o co chodzi. Ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania 10 dni Minecraft Hardcore. Jeżeli będziecie chcieli więcej, wbijcie dużo łapek, ja wam nagram, wrzucę i dziękuję. A więc dzień pierwszy zacząłem sobie od kopania drewna. Wykopałem tutaj 3 logi, zrobiłem sobie narzędzia. Poszedłem do kopalni właściwie kopać na razie tylko kobla. Próbowałem wydostać villagera z dziury jakby, bo wpadł. Poszedłem później zbierać sobie siano, właściwie, no tak, siano. Poszedłem zbierać troszkę więcej siana i jeszcze trochę więcej siana. Później zacząłem bić golema. I ogólnie wypadło z niego 5 żelaza. Poszedłem później zrobić sobie chleby, tutaj patrzyłem i nie wiedziałem właściwie jaka jest, w sensie nie mogłem znaleźć jakby receptury na chleb i dopiero się skapnąłem, że trzeba zrobić jeden, żeby się odblokowała receptura i zrobiłem z tego chleby. Poszedłem teraz do kopalni kopać żelazo, więc sobie tutaj kopałem żelazo właściwie, no i poszedłem schodzić właściwie jeszcze niżej w kopalnię, jeszcze tutaj wykopałem te 3 żelaza, czy tam 4, poszedłem właśnie niżej, zacząłem się kopać i tutaj zaraz znalazłem sobie diamenty. Wcześniej jeszcze zrobiłem sobie kill off, ale już tego wam nie pokazywałem. Było tutaj 7 diamentów, z czego tak, 7 diamentów tutaj było. Więc no, jakby to powiedzieć, chyba spoko. Tutaj chciałem jeszcze zobaczyć, czy są jeszcze te diamenty, jeszcze może jeden, ale nie było. Tutaj sobie jeszcze przepalałem żelazo, bo chciałem, wiecie, no zawsze mieć lepiej żelazo. Tutaj sobie kopałem żelazo. Tutaj chciałem zabić creepera, nie wiem czemu to właściwie pokazuje. I tutaj pod koniec właściwie dnia, bo już zaraz będzie koniec dnia, zacząłem kopać sobie obsydian na enchant, bo jeszcze później tu wrócę po portal. No i tak się skończył dzień pierwszy. Dzień drugi zaczęliśmy od wychodzenia z właściwie rowu wkopanego. Tak to się mniej więcej prezentuje. Do jakiegoś pająka spotkałem w ogóle. Popchnąłem go. Tak, ogólnie to wyglądało. Tutaj w ogóle spotkałem creepera, który mi wybuchnie i będę za nim po prostu, wiecie, załatam po nim. O, tutaj właśnie nie trafiłem i będę musiał po nim załatać, bo nie chciałem tutaj mieć brzydkiej okolicy, więc zacząłem to po prostu załatywać, chyba tak się mówi. Po prostu załatałem to, o, najprościej tak powiedzieć. Tak się prezentuje, oto załatana dziura, nie wiem czemu ja tak skaczę dziwnie po tym. W każdym bądź razie idę wtedy teraz jakby na górę, ale się dziwnie w ogóle jąkam. Ogólnie nagrywam to na spontanie, to jakby wypowiedź. Tutaj zrobiłem sobie farmę, bo wiedziałem, że będę chciał krowy jakby, wiecie, karmić czymś zbożem. Tutaj właśnie sobie transportuję krowę do właściwie naszej bazy, bo spotkałem ją w lesie. Tutaj sobie podjadłem chlebem i no, próbuję jakby doprowadzić tę krowę do naszej zagrody. Właściwie jeszcze zagrody nie ma, bo właśnie teraz ją robię, zagrodę. Później będzie tych krów oczywiście więcej, ale wiecie, tutaj sobie właśnie stawiam płot. Właściwie to jest dosyć długa scena, jak na cały ten odcinek. Zrobiłem tutaj płot, zaprowadziłem krowę do tego. Teraz ją sobie tutaj zagrodzę, tylko właśnie teraz będę robił, jak to się nazywało, no tą furtkę taką, żeby właśnie wejść jakoś do tej krowy. Myślałem o dywaniku, ale po prostu łatwiej mi będzie krowy tutaj wprowadzać, bo chociaż nie wiem, czy wydaje mi się, że i tak będę rozwalał pod, żeby je to wprowadzać, ale no. Więc tak się oto prezentuje krowa. Ogólnie tutaj ten dzień jakoś najdłuższy nie był, bo właśnie się zakończył, XD. A więc dzień trzeci zaczęliśmy od popatrzenia się na krowę, która sobie siedzi w zagrodzie. Ogólnie to tak, tutaj postanowiłem przetransportować trochę więcej tych krów. Tutaj właśnie je dawałem do zagrody. Właściwie zajęło mi to bardzo dużą część dnia, bo właśnie przekonacie się, że właściwie ten dzień nie był bardzo długi. Tutaj rozwaliłem sobie, bardzo dobrze myślałem, że rozwalę. Ogólnie jakby się ktoś zastanawiał, skąd mam takie jakby customowe krowy, takie różne, to link macie w opisie do jakby tekstur paka. Tak się to mniej więcej prezentuje. Tutaj sobie zamknąłem o te krowy, żeby mi nie uciekły. I tutaj zacząłem je karmić, rozmnażać, żeby, no wiecie, było więcej później skóry z tego wszystkiego. Tutaj poszedłem sobie po trzcinę. Zacząłem ją sadzić, ale później się zorientowałem, że nie będzie to dobry pomysł, jak zaraz zobaczycie. Po prostu przesadziłem to jakby na drugą stronę, żeby mi było wygodniej. O, tu się zawróciłem. I zacząłem to niszczyć sobie i po prostu dałem to na drugą stronę. Uznałem, że będzie mi po prostu wygodniej, jak będę chciał to tutaj niszczyć. Tutaj poszedłem po kolejną trzcinę, zacząłem to niszczyć, właściwie
trzcina w tym odcinku, to klasyk. Wziąłem tutaj łopatę i zacząłem wyrównywać teren, bo uznałem, że będę tu gdzieś w okolicy chciał mieć domek na tej górce, na tej polanie, górce, obojętne w sumie. Zacząłem to niszczyć, tu zaraz zacznę równać. To, o tak, i tutaj właśnie zacząłem zalepiać jakby. Tutaj, o, skończyłem właśnie zalepiać i tu właściwie się przekonaliście, że ten dzień był bardzo, bardzo krótki. I tutaj, o, już tutaj zaraz kończę dzień. Będzie dzień czwarty, zaraz się przekonacie, co właściwie się będzie działo w tym dniu. O, tutaj jeszcze sobie lepię, cyk, cyk. Właściwie nie wiem co gadać, dlatego powiedziałem to o tym czwartym dniu XD. Dobra, tu zniszczyłem. Postawiam ostatniego dirta. No i tak się zakończył właśnie ten dzień. A więc dzień czwarty zacząłem od rozmnażania krów. Na razie miałem ich mało. Później poszedłem zbierać materiały na mój domek, bo chciałem mieć po prostu zabudowane coś. Więc zacząłem zbierać drewno, tutaj kolejne drewno i tu jeszcze kolejne drewno. To było jakby coś inne drzewo teraz. Tak, tutaj zacząłem zbierać inne drewno. No i zacząłem wracać w kierunku mojej bazy. I zaraz zrobiłem sobie najpierw drewno i zacząłem zaraz budować domek. Stawiać jakby te fundamenty pierwsze, można powiedzieć, bo fundamenty to nie były, ale taki wzór na domek. Tutaj już zacząłem trochę więcej budować i tak mniej więcej tutaj mi zabrakło materiałów, więc znałem, że to trochę zmienię i później znowu poszedłem jakby materiały. I tutaj już widzicie, jak miałem materiały jakby kolejne. Zacząłem budować domek. Właściwie nie zacząłem, bo już budowałem, ale okej. Tutaj zbudowałem sobie dwa piecyki, zacząłem kopać podłogę, tutaj zamurowałem podłogę. Zrobiłem furtki, żeby jakoś mieć przejście do tych krów. Zrobiłem, o, tutaj cyk, robię sobie furtki no takie jakby pseudo drzwi furtkowe. Tutaj robię kolejne patyki i kolejną furtkę. No i tak to się prezentuje. Później poszedłem zbierać piasek na okna moje. Tutaj zacząłem przepalać jakby ten piasek, żeby były z tego okna. No i zrobiłem drzwi. I właściwie później jedyne co ciekawego zrobiłem, to znowu rozmnożyłem krowy, bo już się robił koniec dnia. Wypełniłem oknami, które mi się przepalały. No i poszedłem spać. Tam jeszcze zrobiłem na górze takie jakby to ściany ze szkła. A więc jak się obudziłem, rozmnożyłem krowy, klasyk, rozmnożyłem krowy i zacząłem zbierać drewno, bo było mi w sumie potrzebne tam do paru rzeczy. Zacząłem robić dach, właściwie ten odcinek, znaczy ten dzień nie będzie bardzo krótki, ponieważ będę robił większość dnia dach, ale zobaczycie, jak mi tu wyjdzie ten dach. Zacząłem tutaj robić te takie pseudo fundamenty z kobla, tutaj, o, już miałem drewniane zrobione. No i tutaj rozmnożyłem krowy, znowu klasyk, bo trochę to minęło. No i cyk, zamurowane, myk. Dobra, więc jak tutaj skończyłem, zszedłem stąd, klasyk, nie, znaczy nie klasyk, bo jeszcze nie schodziłem z dachu, pierwszy raz schodzę z dachu. Postanowiłem oświetlić dom, bo gram na Fulbrightie i nie wiedziałem, czy tu jest ciemno, czy nie jest ciemno, więc oświetliłem dla bezpieczeństwa i poszedłem spać. Ten dzień był fest krótki XD. Dzień szósty, rozpocząłem od pierdu, później poszedłem do kopalni, spotkałem creepera, którego chciałem ubić i w sumie mi się to udało, nie było z nim żadnego problemu. Ubiłem creepera, myk, zacząłem kopać obsydian, bo tutaj akurat była lawa, więc go wziąłem i tu znalazłem name tag i to mi się może przydać w następnych farmach, jakbym chciał kiedyś farmy robić, więc Cox, albo jakbym chciał jakiegoś pieska nazwać czy coś. Tutaj cyk, były surowce zbierane, tutaj prawie zginąłem, no i tu, o, diamenty. Tutaj wykopałem sobie 10 obsydianu, przyda mi się później na portal na enchant, więc wykopałem. Cyk. I właściwie tutaj zacząłem już wychodzić z kopalni, bo po co komu siedzieć dalej, co nie? No i tak się skończył ten dzień. Dobra, także mamy dzień siódmy, tutaj zrobiłem sobie portal, poszedłem zrobić sobie... a nie, tutaj, sorry, tutaj sobie rozmnożyłem krowy, myślałem, że będę robił drabinki. Tu jestem już w nadarze, kopię sobie kwarc, więcej kwarcu i tu mnie uderzył piglin za połowę HP i się strasznie wystraszyłem, zacząłem uciekać. No i tutaj już sobie wracam, sadzę trzcinę i tu jestem w kopalni, poszedłem sobie do kopalni, no kopię sobie lapis trochę, chodzę sobie po tej kopalni, no właściwie ten dzień jakiś ciekawy w sumie nie jest, bo sobie jedyne praktycznie co robię to kopię, nie? No, tak wyglądał w sumie dzień siódmy. A więc kolejny dzień, ósmy, zacząłem od zrobienia pistonów, przygotowałem miejsce na farmę automatyczną, trzciny, zebrałem trzcinę z mojego miejsca, tutaj jak widzicie, o,
kończę farmę, testuję, robię kolejną część, właściwie wcześniej zbieram materiały, ale nie pokazuję tego. I tutaj, o, farma działa, dobudowywuję tutaj taką, o, ścianeczkę, myk. No i jeszcze trochę pod koniec dnia sobie kobla wykopałem i śpię ich zda. A więc kolejny dzień zaczęliśmy od odizolowania creepera od mojego domu. Później, o, zrobiłem sobie tutaj w farmie hopper i skrzynkę, zamurowałem to, zacząłem rozmnażać krowy, bo dawno tego nie robiłem. Zrobiłem sobie żelaznego seta w sumie tutaj. Tutaj przetransportowywałem villagera, żeby mieć jakiś mending fajny. Zrobiłem mu klatkę i się skończył dzień. A więc dzień 10, zaczęliśmy od sadzenia nasion do naszej farmy. Zebrałem sobie trochę piasku, przepalałem na szkło. Zrobiłem sobie tutaj, tam ogarniałem ze szkła zagrodę dla villagerów, cyk, cyk. Myk, o, tu jeszcze powiększyłem trochę. Później zszedłem na dół, powiększyłem zagrodę i zacząłem szukać mendingu. Po czym udało się znaleźć mending. Dzięki bardzo, że oglądaliście do końca. Pamiętajcie o subiku, łapce w górę i fajnym komentarzu. Będę przypinał serduszka. Udostępniajcie linki do filmu znajomym i dziękuję bardzo i w ogóle elo.